Dzień dobry Państwu. Wielka frajda dla mnie dzisiaj, bo mogę się z Państwem podzielić czymś, co jeszcze pachnie farbą drukarską. Fantastyczna książka Understanding Deep Learning. Więc Państwo pozwolicie, że zrobię taką krótką recenzję tej książki w super istotnym kontekście, czyli jak funkcjonują systemy sztucznej inteligencji. Zapraszam serdecznie. Książka Understanding Deep Learning została wydana przez wydawnictwo MIT. Autorem tej książki jest Simon Prince. Spójrzmy na momencik na tego autora. Simon Prince jest profesorem w Instytucie Informatyki Uniwersytet Bath, to jest w Wielkiej Brytanii, i on się głównie specjalizuje w computer vision. No, ponad 7 tysięcy cytowanych artykułów naukowych, to jest bardzo, bardzo dobry wynik. I spójrzmy na książkę, jaką popełnił. Aha, tu Państwo widzicie cenę tej książki w twardej okładce, no to co przed chwilą pokazywałem, $90, ale bez obaw. Można tą książkę też użytkować bez tak znaczącego wydatku. Tutaj na stronie MIT, jak się przewiniemy nieco niżej, mamy przede wszystkim spis treści. I może krótka taka refleksja nad tym spisem treści, czyli mamy tutaj wprowadzenie do sztucznej inteligencji w kontekście, ale tak naprawdę w kontekście maszynowego uczenia się, czyli uczenie nadzorowane, nienadzorowane i reinforcement learning, czyli uczenie ze wzmocnieniem. I potem de facto książka opisuje architektury sieci neuronowych, głębokie sieci neuronowe, funkcje strat, no i tak jak Państwo tutaj widzicie, bardzo szczegółowe, takie akademickie wprowadzenie do tej tematyki. Jest dotknięta też bardzo silnie zaakcentowana problematyka związana z dużymi modelami językowymi. To jest właśnie ten rozdział 12 tutaj, a także tak zwane sieci GAN, czyli Generative Adversarial Networks, bardzo, bardzo istotna tematyka, modele dyfuzyjne. I w końcu też, co chciałbym podkreślić, no to jest ostatni rozdział, 21, poświęcony no, tej tematyce związanej z takimi zagadnieniami etycznymi, począwszy od w ogóle problemu tak zwanego alignment, czyli czy te systemy faktycznie robią to, co zakładamy, co twórcy tych systemów zakładają. I oprócz tego, tutaj jeszcze na MIT, i ja to też wrzucę do opisów, jest fantastyczny opis tej książki na GitHubie z materiałami dodatkowymi. I ja tutaj skorzystam z tego linku. I proszę zwrócić, pierwsza podstawowa rzecz, nie wiem czy Państwo tu widzicie u góry, download full PDF, czyli można sobie całą tą książkę pobrać w formacie PDF. Ja wczoraj to dokładnie sprawdziłem i porównałem czwarty rozdział tej książki, czyli tej książki tutaj fizycznie wydanej. To jest ten rozdział właśnie poświęcony głębokim sieciom neuronowym z PDF-em, który tutaj jest dostępny. No to dla czwartego rozdziału, no to mogę powiedzieć, to jest literalnie w 100% 1:1. Podejrzewam, że tak jest dla całej książki. Tak więc, jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to tu jest dostępna cała książka w tym PDF-ie. I potem, tak jak Państwo widzicie, mamy tutaj szereg materiałów dodatkowych, czyli do każdego rozdziału jest dodane, są
w PDF-ach rysunki i uwaga, jeśli ktoś prowadzi jakąś aktywność akademicką, jeśli wykłada, tak to będzie w moim wypadku, no to są gotowe w PowerPoincie gotowe slajdy do wyświetlania dla studentów, a także, proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj tak zwane resources for students, czyli materiały dla studentów i tu do każdego rozdziału jest po jednym albo po nawet kilka tak zwanych notebooków, czyli to de facto można skorzystać tutaj z tego środowiska Jupitera i takie proste kody w Pythonie można sobie samodzielnie uruchamiać i wykonywać szereg różnego rodzaju ćwiczeń związanych z realizacją programu w ramach tej książki. Więc tak jak tutaj widać, no, fantastycznie opisana ta książka z tymi materiałami dodatkowymi, no, czyli tak wzorowo opracowany podręcznik akademicki. No, powiem szczerze, ilość pracy tutaj włożona w przygotowanie tego, no, jest po prostu niebotyczna, tak? Ja napisałem kilka książek w swoim życiu, ale to, powiem szczerze, to jest kompletnie poza moim zasięgiem. Tak pieczołowicie, tak dobrze przygotowana książka. Ta książka, ten podręcznik jest bardzo dobrze napisany. Fantastyczne grafiki, tak jak Państwo możecie zobaczyć tutaj z tych pierwszych rozdziałów, bardzo dobre wprowadzenie. Oczywiście ja ją cały czas czytam, nie będę jej czytał w całości, skoncentruję się na tych obszarach, które mnie akurat interesują, czy będą mi potrzebne do wykładów w Szkole Głównej Handlowej. Natomiast w momencie, kiedy przeglądałem tą część, taką zupełnie wprowadzającą, gdzie była funkcja straty wprowadzana, loss function, to nagle miałem takie déjà vu z moich jeszcze czasów studenckich, kiedy na Politechnice Wrocławskiej, ja studiowałem informatykę na Politechnice Wrocławskiej i potem robiłem specjalizację w Instytucie Sterowania i Techniki Systemów I17 i zachował mi się zeszyt z wykładu Pattern recognition, rozpoznawanie obrazów de facto, który dokładnie w takim samym klimacie wtedy, ja jeszcze jako student, to było, Boże, ostatni rok komuny, czyli 1988 rok. I wtedy miałem fantastyczny wykład właśnie z tego obszaru prowadzony przez profesora Marka Kurzyńskiego. Na bazie tych wykładów on popełnił w ogóle potem taką książkę Rozpoznawanie obrazów, metody statystyczne wydaną przez wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej. Ale powiem tak, to był jeden z absolutnie najlepszych wykładów, jakie wtedy miałem na Politechnice. Byliśmy w takiej bardzo małej grupie i pamiętam do dzisiaj dnia, jak profesor Kurzyński literalnie na tablicy wszystkie te nam wzory wypisywał. Tak jak Państwo widzicie, te notatki z moich zajęć. I to jest w ogóle niesamowite. Ten wykład bardzo na mnie wpłynął. Profesor Kurzyński był wyśmienitym w tym czasie wykładowcą. I pamiętam do dzisiaj dnia, jak on definiował zadanie klasyfikacji, i mi się to wydawało takie trochę banalne, natomiast nie wiedziałem, że w zasadzie jest taka siła, taka niesamowita moc w tym, wydawałoby się, prostym zadaniu. I to, jak on prowadził ten wykład, jest w ogóle niesamowite, bo tak sobie dopiero po latach uświadomiłem, że ta uczelnia wtedy, Politechnika Wrocławska, to był absolutny top światowy. Znaczy, ja podejrzewam, że analogiczny wykład na MIT, nawet nie wiem, czy był na tak dobrym poziomie prowadzonym jak wtedy.
w tym czasie na Politechnice Wrocławskiej i do mnie ta świadomość dopiero przyszła po wielu, wielu latach, jak ja jakby doceniłem, jak dobre wykształcenie wtedy uzyskałem, jak miałem dobrych wykładowców. I jeszcze jedną rzecz chciałem Państwu zwrócić uwagę, to jest pierwsza strona z tych moich notatek i nie wiem, czy Państwo widzicie, tam są te tytuły książek podane. I są książki podane po angielsku, prawda? Czyli tutaj mamy tego Fukunagę w Introduction to Statistical Pattern Recognition, ale nie wiem, czy Państwo widzicie, wyżej jest po rosyjsku podany tytuł tej książki. I to jest coś takiego zupełnie niesamowitego, bo oczywiście do tych podręczników amerykańskich, no, bez szans, w ogóle nie było żadnego dostępu, żeby taki biedny student w ogóle mógł taką książkę zobaczyć, przejrzeć. I czemu wtedy profesor Kurzyński podawał te tytuły rosyjskie? A mianowicie w tym czasie Rosjanie bez najmniejszych oporów, bez żadnego poszanowania praw autorskich, no po prostu piratowali, tłumaczyli na rosyjski te najlepsze podręczniki amerykańskie. I w zasadzie, jak ktoś znał język rosyjski, a ja powinienem znać język rosyjski wtedy, no bo się multum latu tego języka uczyłem, de facto się nie nauczyłem. To był taki literalny bojkot z mojej strony tej nauki języka rosyjskiego, ale wtedy dostęp do takich najlepszych podręczników, no to był właśnie w tych pirackich kopiach w języku rosyjskim. I tak jak mi się zachował, no ten zeszyt z tymi notatkami z Politechniki, sprzed tych, Boże, 36 lat, literalnie, to jeszcze Państwu pokażę. Mi się zachowała jedna taka książka w języku rosyjskim, właśnie taki pirat. To jest Hunt, Iskustwienny Intelekt. To jest no, po prostu no, ta nielegalna kopia, ale to Państwo widzicie, to po prostu jest no, literalnie książka. I to jest przetłumaczony podręcznik. Hunta z Department of Psychology University of Washington, książka wydana przez Academic Press, Artificial Intelligence, o tak to wygląda. No właśnie, no to w taki sposób człowiek mógł mieć dostęp do tych rzeczy. Ja oczywiście wtedy nie byłem w stanie tego przeczytać wtedy, ale tak, tą jedną książkę tego typu zachowałem do dzisiaj dnia. Dla kogo jest napisana ta książka? No to tak, no żeby była klarowność. To nie jest książka w stylu, jak zostać prompt inżynierem w 24 godziny. To nie jest to. To nie jest książka dla użytkowników. To jest książka dla ludzi, którzy pragną być projektantami tego typu systemów i dogłębnie rozumieć ich funkcjonowanie na poziomie algorytmów. Czyli to jest książka dla no, bardzo wąskiej grupy, tak naprawdę. Fachowców, którzy budują tego typu systemy, zajmują się maszynowym uczeniem, data science, chcą projektować tego typu systemy i chcą je kreować ze zrozumieniem i rozwijać, i być może też prowadzić jakąś działalność naukową. Czyli, no to trzeba sobie twardo powiedzieć, czyli, żeby taką książkę w ogóle no, zacząć czytać ze zrozumieniem, to trzeba mieć odpowiednie przygotowanie matematyczne. Trzeba znać analizę matematyczną, algebrę liniową i statystykę matematyczną. Czyli na poziomie no, takich studiów profesjonalnych, uniwersyteckich, to jest na poziomie uniwersyteckim co najmniej 2-3 lata nauki, takich zupełnie podstaw formalnych, matematycznych, żeby zmierzyć się ze zrozumieniem z taką książką. To jest, no to chcę to podkreślić. Jeśli chce się wykonać ćwiczenia w tej książce, to trzeba znać środowisko Jupiter,
Pythona przede wszystkim. I tutaj bardzo polecam. To jest w ogóle bardzo dobra książka François Cholet, Deep Learning. To jest twórca biblioteki Keras. Fantastycznie napisane. Bardzo dobra. Czyli znowu trzeba mieć podstawy programowania i ten Python, żeby spróbować się zmierzyć z tymi ćwiczeniami. Ale tak, taka faktyczna, solidna nauka to nie jest jakiś TikTok, to nie jest, nie wiem, obejrzenie trzech filmów na YouTubie i w tydzień to rozumiem i znam. Nie. Na poziomie użytkownik, jakieś tam banalne zastosowania. Być może tak. Natomiast mówimy tutaj o takim absolutnie formalnym, porządnym podejściu. No to ta książka jakby udowadnia starą prawdę, że jeśli chce się robić coś naprawdę ważnego w życiu i być nie po stronie tych użytkowników, tych, którzy grają w te gry, a być po stronie tych, którzy tworzą te gry dla ludzkości, no to trzeba tutaj włożyć odpowiednio dużo, dużo pracy. Więc mam nadzieję, że tym moim filmem, moją tutaj recenzją zainspiruję trochę młodych dziewczyn i chłopaków do tego, żeby podjęli ten wysiłek, bo naprawdę warto. Te zmiany obecnie są absolutnie rewolucyjne i to jest taka no, twarda, dobra, rzetelna wiedza, żeby wejść w ten obszar i dobrze, dobrze go zrozumieć. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia.